Długo wyczekiwany wielopoziomowy parking, już otwarty, ma być lekarstwem na kłopoty z miejscem dla samochodów w centrum Sanoka. Zarządcą miejskiej inwestycji jest sanockie przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej, które już ogłosiło, że do końca lipca z parkingu będzie można korzystać za darmo. W sierpniu za postój zapłacimy symboliczną złotówkę, a od września najprawdopodobniej 2 złote. Grafik z godzinami otwarcia jeszcze nie jest gotowy. Chcemy na pewno wyjść naprzeciw potrzebom klientów. Na początku planujemy, żeby parking był czynny od 6 do 22. Jeżeli będzie zainteresowanie, nie wykluczamy, że będzie on całodobowy. Pierwsi klienci już korzystają. Miejsc parkingowych na pewno w Sanoku brakuje. Szkoda tylko, że taki mały jest ten parking. Wjazd jest troszeczkę za wąski, stanowiska są też takie bardzo delikatne, ale poza tym dobrze, że takie miejsce jest. Elegancko wykonane jest to pod względem wizualnym, natomiast jeżeli chodzi o sprawę wjazdu większym samochodem, to jest problem. Pierwszy raz wjeżdżam i uważam, że nie trzeba jechać na egzamin do Krosna, wystarczy w Sanoku, kto prawo jazdy zdaje. Na pewno zaliczy. Samo zadaszenie przed śniegiem, przed gradem, przed słońcem, przed wszystkim, to jest wspaniała rzecz. Bardzo mi się podoba. Przyjechałem do Sanoka w zasadzie pierwszy raz jakoś tam biznesowo zobaczyć, jak wygląda miasto. Podjechałem, widzę parking, parkuję, luksus. Bałem się, że będę szukał miejsca do parkowania, nie musiałem szukać, podjechałem, zaparkowałem od razu. Takie miejsce po prostu bardzo ułatwia życie wszystkim. Turystom, mieszkańcom, osobom, które prowadzą sklepy w mieście. Daliśmy radę. Wąski wjazd i niezbyt szerokie miejsca parkingowe zaskoczyły, ale nie odstraszyły kierowców. Nowy obiekt ma być bezpieczny. Nad wszystkim czuwają kamery i obsługa. Parking jest monitorowany, tam jest około 30 kamer, także na każdym poziomie i na zewnątrz są kamery i każdy poziom jest monitorowany. Nasz pracownik cały czas też jest na miejscu, także w razie gdyby była potrzeba, to udzielić pomocy czy po prostu jakiejś tam interwencji. Parking wielopoziomowy w centrum miasta ma jeszcze inne zalety. Obsługa parkingu jest automatyczna. Mamy system automatycznego dozoru, gdzie cały proces kupna biletu, poboru biletu odbywa się automatycznie. Płacimy za parking w automatycznych kasach, które mieszczą się na każdym poziomie parkingu. Rampy podnoszą się automatycznie. Mamy system wolny zajęty. Jest to taka informacja dla osób, które będą tutaj chciały przyjechać, skręcić się z ulicy Kościuszki w ulicę Grzegorza, mają wyświetlony pod znakiem komunikat, czy na parkingu są miejsca wolne, czy parking jest zajęty. Podobny komunikat wyświetla się zaraz przy wjeździe na parking. Wielopoziomowy parking w Sanoku jest jedynym tego typu obiektem w regionie, z którego mogą korzystać kierowcy z instalacją gazową. Mamy tutaj system oddymiania, czujniki spalin, czujniki dymu. W związku z tym możemy tutaj parkować samochodami z instalacjami LPG, co jest naprawdę ewenementem. Nowy wielopoziomowy parking ma służyć nie tylko kierowcom. Nad setką parkujących samochodów jest zielony dach, miejsce do rekreacji. Pomyśleliśmy, że warto, aby na zwieńczeniu całego obiektu zrobić coś przyjemnego dla oka. Miejsce, gdzie mieszkańcy czy turyści będą mogli sobie przyjść, pochodzić, obejrzeć w pewien sposób panoramę Placu Świętego Michała. I jest to miejsce obsadzone kwiatami, roślinnością, zielone, przyjemne. W związku z tym na pewno jest to miły i przyjemny akcent w mieście. Budowa kosztowała blisko 8,5 miliona złotych. Ponad 5,5 miliona miasto otrzymało z Unii Europejskiej.